Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Polska i Słowacja nie ugną się pod groźbami unijnych polityków w sprawie ograniczenia środków na politykę spójności. Taki sygnał wysłali dziś premierzy obu krajów Beata Szydło i Robert Fico. O problemach Europy Środkowo-Wschodniej dyskutowano w trakcie polsko-słowackich konsultacji międzyrządowych. Dzisiejszą dyskusję zdominowały tematy gospodarcze. Perspektywę silnego rozwoju Polska i Słowacja dostrzegają w trzech obszarach: technologii informacyjnych, produkcji samochodów i przemysłu obronnego. Oba kraje mają silny wpływ na gospodarkę całej Unii Europejskiej, przekonywał premier Słowacji Robert Fico. Jedne jest gospodarski motor. Region Grupy Wyszehradzkiej jest motorem napędowym gospodarki całej Unii Europejskiej. Taki gospodarski rast w Polsku. A szczególne znaczenie dla rządów obu krajów ma tutaj także bezpieczeństwo energetyczne. Flagowym projektem jest budowa połączenia gazowego między Polską i Słowacją, będącego elementem korytarza północ-południe. Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy decyzję o przyznaniu przez Unię Europejską dofinansowania w wysokości ponad 100 milionów euro na realizację prac budowlanych po obu stronach granicy. W dyskusji nie zabrakło tematów ważnych z punktu widzenia agendy Unii Europejskiej. Co do debaty nad przyszłym budżetem wspólnoty po roku 2020 Polska i Słowacja są zgodne. Głosy dotyczące ograniczenia pieniędzy na politykę spójności są zaprzeczeniem idei Solidarności. Pojawiające się propozycje zawieszenia wypłaty środków strukturalnych dla wybranych państw członkowskich jest po prostu otwarcie sprzeczne z traktatami unijnymi. Przestańmy się bawić niebezpieczną bronią, jaką są fundusze. Nie dadzą ich nam, jeśli nie będziemy słuchać, albo dadzą zasłuchanie. Nasze stanowisko jest inne. To wartość i standardowy instrument finansowy. Nie może się on stać przedmiotem handlu. Jak przypomniała premier Beata Szydło, do budżetu Unii Europejskiej Polska wpłaca około 20 miliardów złotych rocznie. Jednak to nie debata nad przyszłym budżetem, ale problem pracowników delegowanych może w kolejnych latach odbić się silnie na gospodarkach obu krajów. Nowe regulacje zapowiadane przez Komisję Europejską mogą uderzyć przede wszystkim w polskich przedsiębiorców. Polska i Słowacja należą do tych państw Unii Europejskiej, które są zdeterminowane, by bronić zasad wspólnego rynku przed protekcjonizmem, by bronić równych praw naszych obywateli i przedsiębiorców na wspólnym rynku, który dzisiaj jest ograniczony przez protekcjonizm państw członkowskich i samej Brukseli, szczególnie w usługach transportowych. A kolejne konsultacje międzyrządowe Polski i Słowacji mogą odbyć się w przyszłym roku. Takie zaproszenie pod adresem polskiej premier skierował dziś Robert Fico. Ewa Kopacz przed prokuratorem, była premier, zeznawała jako świadek w śledztwie smoleńskim. Jednym z wątków, o którym mogła być pytana, dotyczy identyfikacji w Moskwie ciał ofiar katastrofy. Ani sama Ewa Kopacz, ani prokuratorzy nie ujawnili zakresu dzisiejszego przesłuchania. 4 godziny trwało przesłuchanie w prokuraturze krajowej byłej minister zdrowia i byłej premier Ewy Kopacz. Zgodnie z artykułem 241 kodeksu karnego nie mogę udzielać informacji na temat pytań, rozmów, ani zakresu tej rozmowy. Ewa Kopacz zeznawała jako świadek w śledztwie smoleńskim. Jednym z wątków tego postępowania są nieprawidłowości przy identyfikacji ciał i nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok. Przed kilkoma dniami ujawniono, że przeprowadzone ostatnio sekcje ofiar wykazały, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego były szczątki jeszcze 7 innych osób. Natomiast w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego były z kolei szczątki 4 innych osób. Dziś pojawiły się kolejne szokujące informacje. W trumnie biskupa polowego Wojska Polskiego księdza biskupa generała Tadeusza Płoskiego odnaleziono tylko połowę jego ciała. Druga część znajdowała się w trumnie prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego księdza arcybiskupa generała Mirona Chodakowskiego. Ciało arcybiskupa także nie zostało umieszczone w trumnie w całości. Póki co nie wiadomo, gdzie może znajdować się jego druga połowa. Istnieją podejrzenia, że mogła zostać pomylona z innym ciałem i spopielona. Podobnie potraktowano ciało szefowej klubu Prawa i Sprawiedliwości
Sprawiedliwości i byłej minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej. Jej szczątki odnaleziono w kilku różnych trumnach. Małgorzata Wasserman, córka Zbigniewa Wassermana, który także zginął w katastrofie smoleńskiej, przewiduje, że to nie ostatnie tego typu informacje. Przy tej ilości zaniedbań, do których dopuścił się zarówno rząd Donalda Tuska, jak i prokuratura wojskowa zarządzana ówcześnie przez prokuratora Seremeta, spodziewam się, że jeszcze opinia publiczna nie jeden raz usłyszy o sporych trudnościach, tak bym nazwała, i wielkich nieprzyjemnościach. Ewa Kopacz jest jednym z najważniejszych świadków w wątku dotyczącym nieprawidłowości przy identyfikacji ciał ofiar katastrofy. Jako minister zdrowia była w pierwszych dniach po katastrofie w Moskwie i zapewniała opinię publiczną, że ona, a także polscy lekarze patomorfolodzy byli przy sekcjach zwłok. Teraz okazuje się, że to nieprawda. Pojechałam opiekować się rodzinami, które tam były, na moją własną prośbę i za zgodą premiera. I taka była moja funkcja i taka była moja rola. Tę wersję Ewa Kopacz rozwija na jednym z portali społecznościowych. Zostałam wyznaczona jako reprezentant rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar. Decyzja została podjęta na moją prośbę. To była moja jedyna rola tam na miejscu. Byli ze mną polscy lekarze, którzy w każdej chwili mogli zmierzyć ciśnienie czy poziom cukru. Podawaliśmy tym, którzy potrzebowali, odpowiednie leki i przeprowadzaliśmy badania EKG. Prawnicy wskazują na konieczność wyjaśnienia rozbieżności w wypowiedziach byłej minister zdrowia. Teraz kwestia organów ścigania na wykazaniu, czy rozbieżności były celowe, czy wynikły w przypadku jakiegoś błędu, a jeżeli tak, to czy ten błąd był świadomy i celowo popełniony, czy ludzka omyłka. Przed prokuratorem Ewa Kopacz powinna przedstawić spójną wersję tego, co robiła w Moskwie. Mecenas Stanisław Zapotoczny przypomina, że zeznania w prokuraturze są pod rygorem odpowiedzialności karnej. To będzie dawało możliwość pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej, jeżeli złoży fałszywe zeznania, albowiem niewątpliwie prokuratura posiada różne dowody na temat stanu jej wiedzy wynikające czy to z dokumentów, czy z zeznań innych świadków. W sprawie identyfikacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej i warunków ich sprowadzenia do Polski zeznawał już były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wkrótce zeznania ma złożyć Donald Tusk. Śledczy zapewne zapytają byłego premiera o ustalenia, jakie podjęto z Rosjanami w sprawie prowadzenia śledztwa. Tymczasem rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa uważa stawiane Rosjanom zarzuty związane z identyfikacją zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej za niewłaściwe. Szczątki ofiar tragedii smoleńskiej znajdowały się w Rosji przez niewiele dni. Identyfikacją zajmowali się upoważnieni urzędnicy z Polski i krewni tych, którzy zginęli. W wielu wypadkach potrzebna była do tego ekspertyza genetyczna. Rosyjscy specjaliści nie mieli po prostu na nią czasu, w tym również dlatego, że właśnie strona polska nalegała na jak najszybsze przewiezienie ciał do ojczyzny. Andrzej Melak, brat Stefana Melaka, który zginął w katastrofie, zarzuca byłym ministrom rządu Donalda Tuska oddanie śledztwa smoleńskiego Rosjanom, w których interesie nie było ustalenie faktycznych przyczyn katastrofy. Zadowolono się tym, co mówili Rosjanie. A Rosjanie kłamali, tak jak kłamali w sprawie Katynia, tak przenieśli ten model postępowania na sprawę smoleńską. Postępowanie w prokuraturze może zakończyć się postawieniem zarzutów niektórym byłym ministrom i być może także premierowi, ale politycy sprawujący władzę w czasie, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, mogą także stanąć przed Trybunałem Stanu. Sąd Najwyższy wbrew prawu wydał dziś orzeczenie w sprawie prawa łaski, jakie prezydent Andrzej Duda zastosował wobec ministra Mariusza Kamińskiego. W świetle obowiązujących przepisów sąd nie może bowiem orzekać w sprawie konstytucyjnych uprawnień prezydenta. W marcu 2015 roku sąd skazał Mariusza Kamińskiego na 3 lata więzienia i 10 lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych. I skazuje go. A na podstawie artykułu 19 paragraf 1 kodeksu karnego sędzia Wojciech Łączewski uznał, że Kamiński, kierując CBA, przekroczył uprawnienia i zezwolił na nielegalne działania operacyjne funkcjonariuszy podczas afery gruntowej. Wyrok był nieprawomocny, a polityk odwołał się od niego. Wcześniej jednak dwa inne sądy uznały, że działania CBA były legalne i uzasadnione. Przestępstw nie dopatrzyła się także Sejmowa Komisja Śledcza. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i 3 jego współpracowników,
Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendela. Państwo znacie doskonale tą sprawę, wiecie co było przy wyroku wydawanym w pierwszej instancji, wiecie państwo co z tym wszystkim zrobił pan sędzia Łączewski, że ta sprawa została przez niego maksymalnie upolityczniona, że 5 miesięcy pisał uzasadnienie, po czym tuż przed wyborami publicznie je ogłosił. Tak w listopadzie 2015 roku swoją decyzję uzasadniał prezydent Andrzej Duda. Dziś Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent nie mógł skorzystać z prawa łaski w tym przypadku. Prawo to w ocenie sądu może być realizowane wyłącznie wobec osób skazanych prawomocnie. Orzeczenie budzi jednak kontrowersje. Po pierwsze, Sąd Najwyższy nie miał prawa zajmować się sprawą, bo została ona wcześniej umorzona. W marcu ubiegłego roku warszawski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie, uzasadniając swoją decyzję wcześniejszym aktem łaski prezydenta Andrzeja Dudy. Po drugie, w opinii ekspertów Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje i nadużył swoich uprawnień. Nie miał bowiem prawa do weryfikacji konstytucyjnych prerogatyw prezydenta. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które mają poprawić ściągalność alimentów. Świadczenia nie otrzymuje około 1 miliona uprawnionych do niego dzieci. Kwota zaległości alimentacyjnych sięga 11 miliardów złotych. Nowe prawo przewiduje zaostrzenie kar w przypadku przestępstw alimentacyjnych. Osoba uchylająca się od płacenia po 3 miesiącach będzie podlegała odpowiedzialności karnej. Zlikwidowane zostało także różnie interpretowane kryterium uporczywości, wskazuje wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. My dzisiaj likwidujemy to kryterium. Przyjmujemy tylko jedno kryterium obiektywne, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że osoba uchyla się od płacenie alimentów, ale z powodu na przykład choroby. To taka osoba nie może ponieść odpowiedzialności karnej. Jak pokazują statystyki, w Polsce przyznawanych prawnie alimentów nie otrzymuje około 1 miliona dzieci. Skuteczność egzekucji komorniczych jest tutaj na poziomie 20%. Dla przykładu w Danii wskaźnik ten wynosi 83%. Łączne zobowiązania alimentacyjne sięgają kwoty 11 miliardów złotych. Ściągalność świadczenia wciąż jest jednak bardzo niska, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Możemy prowadzić kampanie informacyjne, takie kampanie prowadziliśmy. One charakteryzują się pewną akcyjnością, pewną tymczasowością, a tu jest potrzebne permanentne działanie. A szczegółowe propozycje resortu rodziny dotyczące poprawy ściągalności alimentów poznamy najwcześniej jesienią. Dokumenty niemieckiej służby bezpieczeństwa Stasi z 1982 roku potwierdzają fakt współpracy Lecha Wałęsy ze służbą bezpieczeństwa. W berlińskim archiwum, gdzie znajdują się akta tajnej niemieckiej policji, odnaleziono informacje świadczące o wywieraniu presji na Wałęsę przez komunistyczny reżim ze względu na jego współpracę. Dokument mówiący o współpracy Lecha Wałęsy z SB pochodzi z niemieckiego urzędu Gauka, w którym znajdują się akta Służby Bezpieczeństwa NRD. Jest to informacja o aktualnej sytuacji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 18 stycznia 1982 roku. Raport został sporządzony przez funkcjonariusza Stasi miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Opiera się na informacjach przekazanych mu przez tajnego współpracownika o pseudonimie Anton, który był wysokim urzędnikiem państwowym w NRD i utrzymywał kontakty z wpływowymi działaczami PZPR w Polsce. Archiwa tajnej niemieckiej policji Stasi są bardzo bogate, mówi były opozycjonista z czasów PRL Andrzej Gwiazda. Z archiwów Stasi wiemy, że w stanie wojennym generał Kiszczak na zebraniu ministrów spraw wewnętrznych Układu Warszawskiego w swoim referacie powiedział: jedynym celem wprowadzenia stanu wojennego jest zmiana kierownictwa Solidarności. To zaprzeczało, że oni walczyli, chcieli Solidarność likwidować. Oni chcieli Solidarność po prostu przestawić na inne tory, a do tego musieli mieć nowe kierownictwo. No i dla tych wszystkich, którzy powiedzą, że przecież Wałęsa został ten sam, oczywiście został ten sam, bo zawsze był ich. Dokument odnaleziony w archiwach Stasi opublikował dr Filip Gańczak z Instytutu Pamięci Narodowej. Jak podkreśla badacz, po 13 grudnia 1981 roku Berlin był bardzo zainteresowany informacjami mówiącymi o planowanych posunięciach władz PRL. Do NRD z wielu źródeł docierały wiadomości m.in.
o rozmowach prowadzonych przez komunistyczny reżim z Wałęsą jako przywódcą Solidarności. Chcieli pozyskać Wałęsę do wsparcia działań Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, podkreśla dr Gańczak. Takiego oficjalnego wsparcia Wałęsa jednak nie udzielił, gdyż doszło do masakry górników z kopalni Wujek. Wiele wskazuje na to, że w tej sytuacji komuniści próbowali zwiększyć presję na Wałęsę, przypominając mu o jego agenturalnej przeszłości. Zakończyła się wizyta polskiej pary prezydenckiej w Gruzji. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami najwyższych władz Gruzji, Polonią oraz gruzińskimi intelektualistami. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa oraz zbliżenia Gruzji do Unii Europejskiej i NATO. Współpraca na polu dziedzictwa historycznego oraz zaznaczenie obecności Polski w Gruzji to tematy przewodnie drugiego dnia pobytu polskiej pary prezydenckiej w tym kraju. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z dowódcami oraz polskimi funkcjonariuszami w siedzibie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. Podczas spotkania prezydent rozmawiał m.in. z policjantami i strażnikami granicznymi. Funkcjonariusze opowiedzieli Andrzejowi Dudzie o swojej służbie, mówi minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP. Mówili panu prezydentowi o sytuacji właśnie w regionach Osetii i Abchazji. To było bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ważne. Polska jest tutaj obecna, także właśnie w ramach misji Unii Europejskiej. To jest istotna rola Polski. To jest jedna z większych grup narodowych w ramach misji Unii Europejskiej, więc Polacy odgrywają tutaj bardzo istotną rolę także w kierownictwie tej misji. Następnie prezydent Polski wraz z pierwszą damą wzięli udział w uroczystym otwarciu ulicy imienia Józefa Piłsudskiego w Tbilisi. Marszałek Józef Piłsudski jest jedną z kilku postaci, które stanowią spoiwo relacji polsko-gruzińskich. Kolejnym elementem wizyty Andrzeja Dudy w Gruzji nawiązującym do historii były odwiedziny na polskim stanowisku archeologicznym na terenie fortecy Gonio. Ostatnim punktem dwudniowej wizyty Andrzeja Dudy w Gruzji było spotkanie z przewodniczącym rządu Adżarskiej Republiki Autonomicznej. Choć pobyt pary prezydenckiej dotyczył przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, nie zabrakło rozmów o wspólnym dziedzictwie. Polska jest i będzie przyjacielem Gruzji, dodaje szef gabinetu prezydenta RP. Politycznym, ale także tym obywatelskim, także tym społecznym, tym takim właśnie rozłożonym na bardzo wiele różnych nowych takich elementów niepolitycznych, właśnie jak te, które dzisiaj pan prezydent podkreślał swoją obecnością w tych miejscach, gdzie Polacy są aktywni, gdzie Polacy działają w Gruzji. Dwudniowa wizyta prezydenta Polski w Gruzji wpisuje się w 25. rocznicę przywrócenia stosunków dyplomatycznych obu państw. Andrzej Duda i jego gruziński odpowiednik, podpisując wspólną deklarację o pogłębionej współpracy, podkreślili: Polska i Gruzja to państwa, które łączy wspólna historia, ale jest przed nami także perspektywa, która mówi o dobrej współpracy zarówno gospodarczej, kulturowo-naukowej, jak i strategicznej. Z Batumi dla Informacji Dnia Zuzanna Dąbrowska. Komisja Europejska przedstawiła propozycję przepisów, które zobligują firmy transportowe do stosowania płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Ma być stosowana, jeśli kierowca spędzi więcej niż 3 dni w miesiącu w danym kraju. To złe wiadomości dla polskich firm. Brukselscy urzędnicy chcą, by kierowcy ciężarówek zostali objęci przepisami o delegowaniu pracowników i obowiązkową płacą minimalną po 3 dniach pobytu w danym państwie. Pakiet mobilności zawiera zestaw rozwiązań, które zapewnią adekwatną ochronę socjalną dla pracowników i uczciwą konkurencję wśród firm transportowych. Mówi Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników. Bruksela chce, by kierowcy wykonujący przewozy w transporcie międzynarodowym mogli być obejmowani regułami płacy minimalnej określonego kraju po przekroczeniu 3 dni, jakie spędzą w danym kraju członkowskim. Jeśli propozycje Komisji Europejskiej wejdą w życie, pozycja naszych przedsiębiorstw wobec konkurentów z zachodniej Europy będzie dużo trudniejsza. Warto podkreślić, że polskie firmy transportowe mają pozycję dominującą na rynku europejskim ze względu na jakość świadczonych usług, ale też dlatego, że obsługują trasy, które są nieatrakcyjne dla przewoźników zachodnich.
Oczywiście konkurują tutaj głównie ceną i próba teraz nałożenia opłat na polskie firmy transportowe jest nieuczciwą konkurencją, która ma na celu chyba wyrugowanie polskich firm transportowych z Europy Zachodniej. Mówi dr Lech Jańczuk. Co więcej, Komisja Europejska proponuje, by przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych stosowane były już od pierwszego dnia pobytu, gdy kierowca wykonuje usługi kabotażowe, czyli przewozi coś w kraju trzecim z punktu A do punktu B. Komisja Europejska proponuje też, by rozważyć stworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Już od kilku miesięcy są takie bardzo dziwne działania mające na celu skłócenie państw Unii Europejskiej. Najpierw Parlament Europejski zaproponował dwa oddzielne budżety. Teraz poszczególni politycy podejmują te kwestie. No to jest smutne. Dlaczego to jest smutne? Dlatego, że to nijak się ma do idei, która towarzyszyła powstaniu Unii Europejskiej. Nijak się ma to w ogóle do sensu funkcjonowania jednej Europy. Mówi profesor Andrzej Gil. Wywołujący kontrowersje pomysł jest jeszcze daleki od realizacji, ale jego urzeczywistnienie może być groźne dla interesów Polski. I to wszystko teraz. Dziękuję za uwagę. Kolejne informacje dnia tuż po Apelu Jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.